na sobie, w związku z tym musimy o nich dbać, żeby do popołudnia wytrzymali, bo moc atrakcji przed nami. Dom Kultury Śródmieście wita wszystkich na Cytadeli i oczywiście cała masa szacownych gości witam serdecznie w imieniu własnym i wszystkich, którzy są albo przyjdą. Pani dyrektor. Chciałam serdecznie powitać pana ministra Jana Stanisława Cichanowskiego, kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, pana marszałka Wiesława Raboszuka, marszałka województwa mazowieckiego, przedstawiciela dyrektora Departamentu Wychowania i Obronności pana majora Bogusza Kubiaka, przedstawiciela Agencji Rozwoju Mazowsza, naszego sponsora, przedstawicieli komendanta stołecznego policji, a także dyrektorów instytucji partnerskich, które razem z Domem Kultury Śródmieścia, niektórzy po raz kolejny, a niektórzy po raz pierwszy organizują